W gminie Karlino został przyjęty program na rzecz aktywizacji seniorów na lata 2014-2020. Podstawowymi celami programu jest integrowanie społeczności seniorów, rozwijanie aktywności społecznej, zainteresowań, potencjału osób starszych. No, zrobiliśmy pierwszy krok, tak? Te programy, o których Pani mówiła, zwłaszcza Senioriada, pokazały, a wcześniej jeszcze badania, które przeprowadziliśmy, zanim wprowadziliśmy ten projekt Senioriada i zanim uchwaliliśmy taki program dla seniorów. Jest to przyjęty program uchwałą Rady Miejskiej. Były wcześniejsze badania zrobione, które pokazały ewidentnie, że osoby starsze, emeryci, renciści, za bardzo zamykają się z jednej strony w sobie, ale i w swoich domach. Za mało wychodzą na zewnątrz, za mało mają kontaktów ze swoimi rówieśnikami i z innymi grupami społecznymi. I na podstawie tych badań opracowaliśmy taki program wsparcia właśnie dla tej grupy wiekowej. Ta senioriada była takim pierwszym, taką jaskółką można powiedzieć, która mam nadzieję spowoduje w najbliższej przyszłości konkretne następne działania i programy, i projekty skierowane do seniorów. Chodzi o to, żeby ludzie w wieku emeryta czy rencisty byli aktywni. Aktywni zarówno fizycznie, jak i psychicznie, czyli mieli możliwość spędzania swojego wolnego czasu w sposób aktywny. Ja obserwuję pewne aktywności wśród pewnych ludzi starszych, bo bardzo często na przykład widzę na stadionie osoby starsze chodzące z kijkami, uprawiające Nordic Walking. Również takie osoby widzimy na nowych ścieżkach rowerowych. Ale też w ramach senioriady mieliśmy zajęcia choćby z psychologiem, zajęcia takie artystyczne. Okazuje się, że wśród tych osób starszych jest naprawdę masa talentów i to tych takich artystycznych, ale również jestem przekonany, że tam są i talenty organizacyjne i jakiekolwiek inne. Ja chciałbym osobiście, żeby ten potencjał, który tkwi w tych ludziach, to nie są już, jak się o nich czasami mówi, osoby u schyłku wieku i tak, no dobrze, niech dożyją swoich lat, tak, i kiedyś od nas odejdą. Ja uważam, że w tych ludziach, w większości z nich tkwi ogromny potencjał i dobrze byłoby go też wykorzystać z korzyścią dla naszego samorządu, dla naszej gminy. Dlatego też w najbliższym czasie, mam nadzieję, taka możliwość prawna już jest, żeby powołać Radę Seniorów. Powołaliśmy w ubiegłym roku Młodzieżową Radę Miejską i to jest też moim zdaniem bardzo, bardzo dobra decyzja, która pozwoli też na współpracę z tą grupą wiekową. Możliwości ustawowe są, żeby powołać Radę Seniorów i w najbliższym czasie, myślę, w ciągu 2-3 miesięcy z taką inicjatywą do Rady Miejskiej wyjdę. Po to z jednej strony, żeby ci ludzie też zaczęli się ze sobą spotykać, ale też żeby mieli poczucie, że w dalszym ciągu też mają wpływ na to, co się w naszej gminie i w naszym mieście będzie działo. Chcemy korzystać z tych doświadczeń, a myślę, że w życiu każdego człowieka te doświadczenia są najistotniejsze, bo to, co się nauczymy w szkołach, oczywiście jest ważne. Ale tak naprawdę życie dopiero nas uczy wszystkiego, z czym się stykamy. Dlatego ta Rada Seniorów, no i oczywiście kolejne projekty i pomysły na aktywność tych seniorów. Tutaj instytucją odpowiedzialną za te kontakty, za relacje, za budowanie pewnych programów i realizowanie jest Karliński Ośrodek Kultury, pani dyrektor Butrym w porozumieniu z sekretarzem miasta. Chcemy wykorzystać również możliwości związane ze środkami unijnymi, bo one jeszcze są. Co prawda ten okres 2007-2013 już się kończy, czy skończył, ale jeszcze pieniążki z tego okresu są dostępne. Natomiast za chwilę pojawią się nowe pieniądze unijne i myślę, że o wiele więcej nowych możliwości pozyskania środków na wspólne projekty i realizację pewnych zadań przez tą grupę wiekową.